Hej, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 2 naszego biznesowego wyzwania. Zobaczcie, mamy zimę i przyszedł do nas, do naszej restauracji, pingwinek! Czy to nie jest słodkie? Przeuroczy. Miły początek dnia ma Beata. Dzisiaj jest aż o 6, bo cały poniedziałek posiedziałam z nią w domu, żeby ją ogarnąć i żeby dzisiejszy dzień zacząć po prostu od... żeby zacząć ten dzień od samego rana, a nie od środka dnia, tak. Teraz zatrudnimy sobie Kellera, ponieważ ostatnio nasza Kellerka stwierdziła, że ma dosyć tej roboty i sobie odeszła. Także... A potrzebujemy kogoś na drugą zmianę? Ona dużo bierze, ale jest dobra. To co, weźmiemy ją? Zaszalejemy! I tak mieliśmy podnieść pensję Oli. Dobra, wezwij pracowników. To na pierwszą zmianę weźmiemy Olę, a na drugą weźmiemy tą Rebekę. Mam nadzieję, że dzisiaj gra nie będzie mi robiła żadnych problemów. Ostatnio mi się wyłączała ciągle. I jeszcze miałam jakieś bugi niefajne. Tak liczę na to, że tym razem będzie okej. Idą one? Zasypało je tam? Nie mają jak dotrzeć do pracy? Są. Tak, po kolei. Ola, najpierw damy jej podwyżkę. Pusta pensję. A jak ty wyglądasz, kobieto? Zarządzanie? Proszę, uczciwą masz? Zarządzanie? Wybierz ubranie robocze? I przydziel... Pracuj jako kelnerka. Okej. Masz chodzić tym samym. No, będziecie wyglądały tak samo. No teraz pięknie wyglądasz. Ale stój, kochanie, niech stój. Bo teraz cię nie potrzebujemy. Znowu mam tego baga, że nie mogę nic z nim zrobić? Nawet mnie nie denerwujcie. Może tą... No. Wyślij na przerwę, zobaczymy jak się sprawdzi nasza nowa trenerka. Niech ona sobie idzie do domu. Olu? Jezus, ona 62 aż bierze? Wydawało mi się, że tam pisało 42. No papa. No to otwieramy lotę. Co tam ci przeszkadza? Idź do domu, Ola. Odpoczywaj. Dzisiaj pracujesz na południe. I pracuje jako kierowniczka sali. No, idzie nasz stały klient. Już go po prostu poznaję z daleka. Dalej, tutaj jestem, tutaj, halo. To jest sprzedaż z zyskiem. Idź do niego zagadaj. Beata. Sprzedaż. A dajmy gdzieś zwykłem. Ojej, nie spodobało mu się. Ojej, ojej. Upsik. Wysadziliśmy, to może dajmy zwykłą sprzedaż. A co z tym artykułem? Ostatnio był u nas dziennikarz i tak się zastanawiam właśnie, co z tym artykułem naszym. To może spróbujemy teraz ze zwykłą sprzedażą, może poprawimy coś. O nie, nie może do niego dojść. To się patrzy na nią. No teraz poszło okej. No, odzyskaliśmy gwiazdkę u niego. Co? Ja ci kazałam pracować jako kierowniczka sali. Beata, ogarnij się. I coś tam nie pykło. O nie, no... Kurczę, sekundę, nie możesz poczekać? Patrzcie, nie wiem. Czy myślisz, że jak tutaj jest stałym klientem, to już mu wszystko wolno? O co im chodzi? A czemu ona ich w ogóle nie usadza? Ej, Beata! Może święty czy Simy chociaż raz mogą ze mną współpracować. Nie mam już słów.
Weź go teraz ośnij za karę, bo go nie obsłużyłaś. Ruszaj się, to ty taka jesteś dzisiaj zwieszona w przestrzeni. No. Co mu jest? O co chodzi? Nie, ja nie mam siły, nie. Nie mam siły. Szybciej, bo zaraz ten się zdenerwuje. Dobra, witamy w naszej restauracji. Zapraszamy. Mamy najlepsze czarty w mieście. A wiecie, co miałam zrobić? Zaraz wam powiem, co miałam zrobić. Miałam zmienić menu. Bo Beata ma już... teraz szósty poziom. Ułóż menu i podnieś ceny też miałam. Bo my tak się nie wyrobimy. Mamy już dwóch kelnerów, a... to są wszystko na trójeczkę, to... gdzie tam? Teraz szukamy czegoś z szóstką i z piątką najlepiej. Jest 2, 6, o. Faszerowany, coś tam. Złoty chyba, pstrąg czy coś. Jakaś rybka. 2, 4, 6, proszę bardzo. Indyk. W końcu mamy, moi drodzy, jakieś żarcie, które... 2, 4, 5 też może być. Kotlety wieprzowe. W końcu mamy coś, co... wygląda jakoś porządnie do naszej restauracji eleganckiej. 2, 4, 5 też może być. Taki deser. Tu jest za dużo już. Tu też. 2, 4, 6. Torcik może też być. I łosoś też. Ta świąteczna pieczeń jest jakaś zbagowana. Pamiętam, że u biedaków nie dało się jej przygotować. Jest już drogo. No to będzie teraz bardzo drogo. Takie życie! Trzeba się radzić. No niech tylko sprzedasz. Co tobie dzisiaj jest, człowieku? Masz jakieś, nie wiem, napięcie męskie? Ciągle mu spadają te gwiazdki. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Menu się nie podoba, czy co? Brak mi już słów na nich wszystkich. Wszystko nam dzisiaj w tej restauracji spada. I ta też niezadowolona. Chyba przesadziłam z tym menu. Jak myślicie, przesadziłam z menu? Dobra, zobaczymy do końca tego dnia i najwyżej potem obniżę z powrotem ceny, bo może o to im chodzi. No, dopiero mieliśmy dwóch klientów, także dosyć słabo. To lśniła ich, chociaż energia ci spadnie, ale trudno. O nie. I skończyła się dobra pasa. Dobra, to już tego nie rób. No zobaczcie, nic nam dziś nie idzie. Sam utracimy klientów. No on już nie jest naszym przywiązanym klientem. No i proszę bardzo, spadaj, wiesz co, jesteś głupi. Wszystko nam psują. To też jest niezadowolona. O Jezus, przecież ja muszę jakoś zarobić na tej restauracji, ludzie. O co wam chodzi? Dobra, obniż tą cenę. Przecież oni tutaj... Ale nie dam taniej niż drogo. Nie dam. O, tutaj zaraz trzeba ją będzie wysłać na przerwę. Gdzie se siadasz, Beata? Chodź tutaj, bo twoja restauracja właśnie upada. Wszyscy tutaj są niezadowoleni. Menu wam się nie podoba. Przecież dałam lepsze potrawy, o co wam chodzi? Ogarnijcie się, ludzie, weźcie. Co mam dać do tego menu, żeby mi pasowało? Masakra jakaś. Nic się nie podoba, cokolwiek nie zrobię. Ojemy chociaż. Jesteście tacy wybredni, to sobie idźcie do jakiegoś fast fooda. Do McDonalda sobie idźcie, o. A nie tutaj do mojej restauracji przychodzicie i mi tylko obniżacie oceny. Bezczelni ludzie. Zdecydować się na nic nie mogą.
Och, chociaż jemu coś pykło. Ta znowu marudzi. Nie mam cierpliwości do tych ludzi dzisiaj, naprawdę. I co, mieliśmy tylko dwóch klientów, a już jest po 14. No i w końcu się zdecydowała usiąść. Sola Jemana. Dobra, bo ja tu muszę nazwać ale... Mam nadzieję, że Ola normalnie przyjdzie. O, przyszło? Nie, to jestem ja. Boże, dobra. Gdzie jest Olka? Bo muszę wysłać tam na przerwę. Chodź tu. Och, jak zwykle. Jak zwykle. No weźcie, no. Rebeka, chodź tu. Chcecie... Jak ja mam się nie denerwować? Chciałam się denerwować na to wyzwanie. O jest. Zarządzanie. Wyślij na przerwę. Idź ją wyślij na przerwę, zanim się zirytują. Bye bye. Widzimy się jutro rano, pa. Proszę, proszę, proszę. Usiądźcie, zjedzcie coś. Nie jestem załamana dzisiejszym dniem. Po prostu nic nikomu nie pasuje, nie wiadomo o co im chodzi. Mieliśmy chyba trzech klientów. No, chociaż ona musiała. A ten znowu. O mój Boże. Po co chcesz ją witać? Nie masz tu czasu na takie perele, wiesz? Dziadek, daj się skusić, no. Ach. Patrz, ale oni, im się nie podoba, wychodzą, ale i tak wracają. Patrzcie, ona już szybciej gotuje chyba, jak ma ten wyższy poziom. Och, dziadek i ta blondynka, nareszcie się zaruszyło coś. Ja już nawet nie patrzę na nasze zyski i straty, bo to jest jakaś masakra. A tak w ogóle to ja sobie zapiszę teraz grę, bo ona lubi się wyłączać, także nie będę ryzykować. Gra zapisana, to działamy dalej. Bezpiecznie. Tutaj. Wszyscy siedzą, a nie ma jedzenia, dobra. Zaraz będzie wszystko. I osoby jeszcze czekają na żarcie. Śnieg stopniał. Becia, możesz tak szybciej? Co tam wąchasz? Weź to wystawiaj. No ona sobie tutaj gotuje, jakby kurczę miała naprawdę czas. Cieszę się, że nikt się nie spieszy, Beato. Patrz, mamy prawie pełną salę właściwie. Tak sobie pomyślałam, że chyba właśnie... Dobra.
że zrobię stoliki z jednym krzesłem, bo oni i tak siadają wszyscy pojedynczo. I trochę bez sensu, bo będę miała więcej miejsca, jak będzie po jednym krześle. Tak mi się przynajmniej wydaje. I będzie ciekawiej. Na szczęście druga połowa dnia nam idzie już znacznie lepiej. Zaraz możemy zamykać. Obsłużymy jeszcze tych klientów ostatnich i zamykamy. Może jutro będzie lepiej, taką mam nadzieję. Bo już naprawdę... No. Ci wychodzą zadowoleni w miarę chyba. Czy jeszcze coś będą jeść? Nie. To został nam tylko jeden klient. I zamykamy, już nikogo nie przyjmuję. Szybko zamykaj lokal. Szybko zamykaj. Idź sobie. Beata. Zamykaj i wyślij. Nie, nie wzywaj. Wyślij do domu. Szkoda, że nie da się ustalić, żeby... Na przykład właśnie przychodziła jedna na rano, druga na popołudnie. Ale tu to musimy sobie jakoś radzić. Ty nie gadaj przez internet, tylko ci przygotuj na jutro żarcie. Smakowało panu, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że pan jeszcze do nas wróci, papa. A ty chodź tutaj, sprzątnij jeszcze ten talerz. No i dobra. No i co? Jedziemy do domu z Beatą i widzimy się już następnego dnia rano. Hej, mamy kolejny dzień. A ja już po prostu straciłam wszelkie swoje siły. Bo po prostu... miałam już tyle nagrane tego dnia aktualnie. I oczywiście gra się wykrzaczyła, nie zapisałam tego wcześniej. A tak czułam, żeby zapisać, ale jednak... A wiecie co było? Bo dostaliśmy pochlebny artykuł od dziennikarki. I naprawdę szło nam całkiem nieźle, bo mieliśmy więcej klientów i fajnie wszystko się układało, a tutaj teraz dupa, muszę od nowa zaczynać. Jestem taka wściekła na tą grę, że nie macie pojęcia, po prostu... Cała przyjemność grania w ogóle wyparowała. No i kupiłam Beacie samochód, żeby miała czym jeździć do pracy, bo ciągle po te taksówki dzwoni. No i cóż, muszę wszystko od nowa zaczynać. Już jest to trochę monotonne, ale cóż. Takie już są Simsy, że nie znasz dnia ani godziny. Nic na to nie poradzimy. Może znowu przyjdzie ta dziennikarka, trzeba uważać, bo wtedy właśnie nawet nie zauważyłam, że to ona, ale udało mi się właśnie ją zadowolić. Powiedziała, że to jest lokal z klasą i napisze pochlebny artykuł, także... Było fajnie. Mogłaby przyjść jeszcze raz. Chodź tu, Olka. Ajajaj. Och, znowu nie mogę z nimi nic zrobić. Ach, poszła jeszcze do kibla, no. Podejdź tu, bo tam jest za ciasno dla was trzech. Już jestem taka zdemotywowana przez to, bo tak mi dobrze szło. Och, teraz będę po prostu co 5 minut zapisywała. Wiedziałam, że tak będzie po prostu. Za dobrze mi się grało. Gra mi się nie wyłączała i... Zostaw te bałwany! Trochę śniegu sypnie i już. Bo one biorą pieniądze za nic. Weź to! Nie, ja po prostu nie mam już słów. Ona będzie dalej lepić tego bałwana. Nawet głupia Beata mnie denerwuje dzisiaj. Ola, wyjazd do domu. Otwórz ten lokal, bo już nie, ja już nie mam siły. Oby nam dzisiaj też dobrze poszło po prostu. To była dziennikarka, ale ciekawe czy nadal nią jest. Sprzedaż? Dawaj Beato, żeby się udało znowu, proszę! Udało się.
Ja tam chyba nic nie zmieniałam w menu. A, nie pamiętam. Chyba nie. Boję się jeszcze jej coś robić. W ogóle jaki krytyk w dresie. A, Willow. To tamtej coś pykło. Podoba ci się, podoba się potem torcik. O, podoba mi się te potrawy. Może będzie dobrze, proszę. Niech się jeszcze raz uda. Nie. Co to był za minus? Nie podoba jej się. Czemu mi to wyskoczyło mało? Sobie mam ustalać pensję? Jest loka z lasu. No, udało się. To właśnie wtedy to samo nam wyskoczyło, co teraz, także ja to od razu sobie zapiszę. No, proszę, jak ładnie. Co, chcesz ósmy poziom kondycji? To nie jest w twojej dziedzinie, ty masz się rozwijać jako kucharka. Bo lepszego kucharza to już chyba nie zatrudnimy. Możesz iść tam? Dziękuję. Znowu nam śnieg się zrobił czarny. Zdarza się. Właśnie wtedy się zastanawiam, czy klientów tak się więcej nam sypało dzięki temu artykułowi. Czy ona od razu go napisała, czy jak? Możesz zostawić tą kuchenkę i obsłużyć klientów. Dziękuję bardzo, Beato. Patrzcie, wszyscy są zadowoleni, siadają od razu. Szybko, bo nie mam co jeść. O nie, tutaj się coś nie spodobało. Jest 10, dobra. Muszę pamiętać, że o 15 muszę wymienić kamerkę. Jezus, co ona tak długo gotuje? Już wtedy na to narzekałam. Sobie, jakby w restauracji mieli tak wydawać posiłki, to naprawdę byśmy wszyscy czekali nie wiadomo ile. Świetnie, pracuję jako kierowniczka sali, bo tutaj zaraz się zdenerwuje pani. Pani Róża. Beata, dostaw tą kuchenkę. Czemu oni są tacy... niepoważni? Skarży się? Co się skarżysz? Ty się nie skarż. No. Witam panią, przepraszam, że musiała pani tyle czekać, ale jestem taką ofermą, że za długo stałam przy kuchence bez potrzeby i sobie grzebałam w garach. Prędzą. Na co ty się też skarżyć? Tu jest wszystko pięknie, więc stary, weź się ogarnij. Chcesz się skarżyć, to idź sobie gdzie indziej. Ja nie przyjmuję skarg, nie ma tak. Widzisz tu gdzieś biuro kierownika, bo ja nie. I to tak stoisz, tutaj... Czekajcie, mogę to zablokować. Nie za bardzo, musiałbym drzwi wstawić. To chyba wstawię drzwi, żeby mi się tutaj nikt nie plątał. I może też kuchnię powiększę. Kto to widział, żeby wchodzili do kuchni goście? Czemu oni zawsze przychodzą i patrzą się najpierw w ścianę? Patrzą się w ścianę, a potem dopiero ten... Beata, gotuj! Chyba sobie bym musiała następnego zatrudnić kierownika sali. Rebeka, musisz jeszcze wytrzymać z 2 godzinki. Już się robisz taka żółtawa, ale wiesz... No troszkę mamy tych klientów dzisiaj, nie powiem. Może dzięki temu artykułowi. Czy on czeka na ten? No jest on czeka, ale za mnie drapa. Ładnie. No, ktoś tam bałwana lepi. Proszę, Beatko, dziękuję. Ja już ją tak ładnie, proszę. Kurde, nie wiem, czy my się wyrobimy, bo dużo klientów mamy. Wezwi Ole i zaraz wyślę na Rebekę, ale fajnie bałwan. Dobra, to już pora na zapis. Gotuj, gotuj, bo ludzie czekają. Przyszła Ola?
cały czas na przerwę. Chodź tutaj. Rebeka, nie chcesz iść do domu? Puszła? Paranku, mostowo. Gotowa. Ja się tu naklikam. Ja się naklikam. Super po prostu. Już jest po 15, no weźcie, bo ona mi tutaj rzuci robotę. Czemu nie? Czy wszyscy mają jedzenie? To pani jeszcze czeka, więc ja nie mam czasu, żeby sobie klikać, wiesz? Dobra, a rzuć mi tylko robotę, bo jesteś zmęczona. No zobaczcie, ona już jest czerwona. Jak ją wyzwać na przerwę, jak ona nie chce się kliknąć? Czemu to tak działa? Głupio. Zaraz mi rzuci pracę. Ona jest dobrą kelnerką. No proszę. Od czego to zależy, że raz mogę na nią kliknąć, raz nie? Ona musi przestać coś robić, czy jak? Ale to jest bez sensu. Powinna móc w każdej chwili. I zamiast się zajmować gośćmi, będę klikać w kelnerkę w nieskończoność. Zajebiście. Jest! Stój! Oh. Tu jest jakaś masakra, wyślij ją na przerwę, raz, dwa. I nadgodziny ma. A tutaj klienci czekają, zaraz po prostu wszystko poleci. Oh. No i po prostu zaraz mnie coś trafi. Nie mam już siły do tej... gry. Kolejny odcinek i znowu się z czymś męczę. Idź, Rebeka, idź! Pracuj jako kierownik sali. Nie wiem, czy ta bruda tutaj czeka na obsługę, czy co? Na pewno ktoś tu czeka na jedzenie. Tu już blokują wszyscy. Coś ci się nie podoba? A, to ten maruda jakiś, co on chciał tutaj nam skarżyć. A to spadaj, koleś, nie będę obsługiwała takich ludzi. Coś ci się nie podoba? To sobie gdzie indziej, mówiłam. W McDonaldzie wiesz najlepsze żarty na pewno. Ale ona mnie dzisiaj denerwuje, Każe jej tutaj przyjść, a ona dalej tam stoi przy tych garach i nie wiadomo, co robi. A tego nie kupiłam, że jestem mój. Nie będę miał tego czasu nawet. Jest, piąty poziom przedsiębiorstwa! Stop. Rozbudowana sieć kontaktów. Dobra, bierzemy, potem idziemy dalej. Ja to zapisuję od razu. Zgadnijcie, co się stało. Tak, znowu mi się gra wyłączyła, po prostu... Ja już nie mam... nawet słów, żeby to skomentować. Ja tylko mam nadzieję, że ta seria wam się naprawdę podoba i że będziecie ją oglądać, bo tyle, co ja się tutaj namęczę i ile razy muszę włączyć tą grę i
od nowa i zacząć coś nagrywać jeszcze raz, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcia. Dlatego trzeba zapisywać. Niestety tak mam, że szczególnie na parceli publicznej najczęściej mi się właśnie włącza ta gra. Szukałam rozwiązania w internecie, ale coś chyba nie pykło. O proszę, Ola dostaje notatki. Czyli mam nadzieję, że jej się dobrze u nas pracuje. Beata ma już pragnienia w opakanym stanie, dlatego to są ostatni klienci. Już nasi. I kolejny napiwek. Ola, Ola! Szalejesz! Ale nie ma się co dziwić. Jej w ogóle podniosły się jakieś te? Miękkość, kondycja i sprzątanie. Czemu Rebeka jest dalej taka żółta? Mam nadzieję, że ona jutro przyjdzie normalnie do pracy. Musimy powolutku już zamykać. O, kiba się zepsuł, cholera. Ten artykuł chyba nam tak rozsławił restaurację, że tyle klientów mamy. Ale to dobrze, dobrze, w końcu coś zarabiamy. Klienci są w miarę zadowoleni. Ostatnia klientka to jest, bo ja już nie mam siły, boję się, że mi Beata tutaj padnie. On dostał jeść, ona czeka i on czeka. Czyli jeszcze dwa posiłki trzeba wydać. Och, no kurczę, no dobra, jeszcze tych dwóch. Może nie umrze. Jak myślicie? Może nie umrze. Może nie umrze. Ale rozwali mi bałwanka! I szybko podjął do kucharki. Jezus, mam nadzieję, że nie umrze, co? Chyba damy radę. Ty już nie, przykro mi. Bo jest już która godzina, ludzie. O tej porze jeść, idźcie sobie! Za mi lokal. Szybko, bo umrzesz z głodu. Nie chcemy tego. Przykro mi, zapraszamy jutro. No wiem, że jesteś głodny, już idziemy do domu. Nie, nie, nie! Dobra, idź do domu, szybko. Poszli, poszli. No dobra, moi drodzy, ja będę kończyć ten odcinek w końcu. W końcu kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak mówię, mnie to kosztuje naprawdę sporo nerwów, bo gra mi się co chwilę wyłącza i naprawdę nie jest łatwo, ale... Ale wytrwam do końca, mam nadzieję. Spróbuję jeszcze jakoś naprawić ten błąd, że mi ta gra się tak wyłącza. No, ale idziemy powoli do przodu. Jest coraz lepiej, jak widzieliście, dostaliśmy pochlebny artykuł i po prostu klienci nam się zwalają, że nie wyrabiamy. Chyba będę musiała zatrudnić jeszcze więcej kelnerów. No ale zobaczymy, jak to będzie. To już wszystko w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Pa, pa!